Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, tym razem w sierpniowym TBR-ze. Moi drodzy, lipiec póki co był dla mnie bardzo łaskawy, jeśli chodzi o to, ile książek udało mi się przeczytać, ile miałem czasu na czytanie, i liczę, że sierpień będzie wyglądał. Pod tym względem podobnie, dlatego moje plany są chyba jeszcze bardziej ambitne e, niż były te lipcowe, bo tych książek mamy tutaj bodajże 9. E, także tyle słowem wstępu mogę Wam zapowiedzieć, że będzie tutaj bardzo dużo kontynuacji. I stwierdziłem, że sierpień będzie taki mocno fantastyczny, w zasadzie tylko fantastyczny, no fantazy slash sci-fi, głównie na tych. Dwóch gatunkach będziemy się skupiać i będą to głównie kontynuacje, bo bardzo dużo serii porozpoczynałem właśnie w lipcu. Dużo z nich też na mnie czeka po prostu od bardzo, bardzo dawna. W związku z tym stwierdziłem, hej, jeśli mam tyle czasu, a większość z tych książek to są po prostu gigantyczne kolubryny. No, to może warto by się tym zająć właśnie w momencie, kiedy mam tak naprawdę najwięcej czasu w roku, bo zaraz zaczną się studia na nowo i już tego czasu będzie niestety znacznie, znacznie mniej. Tyle słowem wstępu, myślę, wystarczy. Przejdźmy zatem do pierwszej książki. Sierpień planuję rozpocząć od nieba ze stali, czyli trzeciego tomu opowieści z mekkańskiego pogranicza Roberta Wegnera. I szczerze mówiąc, był to początkowo mój plan jeszcze na lipiec, bo kupiłem ją sobie gdzieś tak w połowie. A tak naprawdę poszukiwałem tej książki już od czerwca, bo byłem na Pyrkonie, tam był Wegner, za każdym razem jak słucham o mechanie to on mnie coraz bardziej po prostu ciekawi, angażuje to jak on bo często bywam po prostu na Pyrkonie na prelekcjach typu jak pisać, jak tworzyć postacie, jak stworzyć świat, który będzie intrygujący, żeby po prostu też móc lepiej później zwracać uwagę na takie rzeczy, o których oni mówią. No, i Wegener bardzo często jest właśnie na tego typu prelekcjach i opowiada o tym, jak dokładnie tworzy swój świat i jak wygląda jego proces, że tak naprawdę tworzy jakąś postać. To się zastanawia się, a skąd ona w zasadzie pochodzi? OK, pochodzi stąd. A jak oni zarabiają na życie? Skąd mają jedzenie? Jaką mają kulturę? I w ten sposób powstał naprawdę bardzo rozległy świat: Imperium Mechanu i jego pogranicza z czterech stron świata, które były przedstawione w dwóch pierwszych tomach, czyli Północ-Południe oraz Wschód-Zachód. No i tam mieliśmy tak naprawdę cztery główne wątki no bo na każdą stronę świata przypadał jeden. W tym tomie z tego co się zdążyłem zorientować te wątki zaczynają się powoli ze sobą splatać, więc przestajemy odchodzimy czy tak powiem powoli od tej formy takich swobodnych opowiadań z różnych krańców właśnie mechańskiego pogranicza i przechodzimy w coś co później zakładam przerodzi się po prostu już w linearną wspólną fabułę. W lipcu udało mi się również skończyć pierwszy tom trylogii ciągu Williama Gibsona, czyli Neuromancera. I muszę Wam powiedzieć, że poza śladowymi ilościami ekspozycji, przez które dosyć trudno było mi się wdrożyć w ten świat, ale, ale ja to lubię. Ja bardzo lubię być wpychanym w świat, w którym jeszcze się nie jestem w stanie na początku rozeznać, i, i z czasem po prostu chłonąć to gdzieś tam. Niejako przez osmozę, po prostu zasady działania świata, to wyjątkowo mi się ta książka podobała. Ja teraz generalnie jestem w takim nastroju, w momencie, kiedy bardzo chłonę te treści cyberpunkowe. Wszystko, co jest związane z sci-fi, bardzo długo po prostu sobie to odpuszczałem, jakoś tak nie ciągnęło mnie do tego. A teraz w tym roku w zasadzie szczególnie do tego wracam, więc, więc ten neuromancer to jest taki strzał w dziesiątkę dla mnie. No i w związku z tym zamierzam kontynuować te lekturę, bo jak widzicie, książka jest całkiem spora. Ja jestem tak naprawdę w jednej trzeciej dopiero zostało mi, mi jeszcze Graf Zero i Monaliza Turbo, i, tą pierwszą, i, i tym pierwszym tytułem, czyli Grafem 0, zamierzam się właśnie zająć. W sierpniu. Planuję również przeczytać Narenturm, czyli pierwszy tom trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego, bo od dawna ta trylogia gdzieś tam była w mojej świadomości i po przeczytaniu Wiedźmina tak naprawdę no, no, nie miałem już po co sięgać, jeśli chodzi o Sapka. Gdzieś tam kojarzyłem, że ta trylogia jest, aczkolwiek... Ona aż tak bardzo mnie, przynajmniej za młodu nie pociągała. Teraz, kiedy jestem trochę starszy, no pociąga mnie zdecydowanie bardziej, a, a faktycznie bardzo dobrze wspominam. Oczywiście Wiedźmina i przede wszystkim styl i jakość tego. Pisarstwa Andrzeja Sapkowskiego, więc liczę, że tutaj również dostanę coś dobrego. Nie wiem, czy tak będzie, nie wiem, czy będę tę trylogię kontynuował. Niemniej e, chcę, chcę spróbować możliwe, że okaże się, że to nie jest zupełnie dla mnie e, bo też te historyczne tematy, nie ukrywam, pociągają mnie troszkę mniej niż te takie bardzo, bardzo fantastyczne. E, Niemniej liczę, że, że może to być coś ciekawego. Książka krótka nie jest, bo ma e, ponad 600 stron z, z tego, co widzę, e, więc, e, więc mam nadzieję, że starczy mi na nią czasu. Prawdopodobnie zostawię ją sobie gdzieś na koniec miesiąca, bo ze wszystkich tytułów, o których Wam tutaj opowiem, ta, mimo wszystko, e, ten tytuł ciekawi mnie najmniej. E, Niemniej. Planuję go przeczytać, mam nadzieję, że bardzo pozytywnie się zaskoczę. No i e, po przeczytaniu pierwszego tomu e, sięgnę po dwa kolejne. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o książki, które aktualnie posiadam. E, teraz przechodzimy do książek, które będę musiał dopiero zakupić, i mam nadzieję, że mi się to uda, e, bo niektóre z tych tytułów, które zaraz wymienię, w tym momencie no, są dosyć trudno dostępne, więc będę ich szukał stacjonarnie, najpewniej. No i będę też przepatrywał internet w poszukiwaniu informacji o dodrukach. Niemniej z pewnością chciałbym w sierpniu, jeśli będzie taka możliwość, kontynuować księgę całości Filipa W. Kresa świętej pamięci. Bo wracając jeszcze na chwilę do Sapkowskiego, Sapkowski poczynił kiedyś taki. Traktat, taki e, tekst, w którym twierdził, że pisanie fantastyki trochę nie ma sensu, bo e, tak naprawdę on wyczerpał temat, i, e, e, i jeśli miałby wskazać kogoś, komu ta fantastyka w Polsce dobrze wychodzi, e, oprócz niego, to wskazałby e, właśnie na Filipa Wukresa. E, w związku z tym. No, dosyć ego egoistyczne, dosyć aroganckie stwierdzenie, niemniej e, podejrzewam, że w ten czas mogło faktycznie tak być, że, że najwyższe jakościowo książki. To był właśnie Sapkowski i Kres. No i w związku z tym chcę kontynuować księgę całości, tom drugi, czyli Król Bez Miarów. I podobnie jak w przypadku Wegnera, tutaj ta, ta historia nie jest tak bardzo linearna. To znaczy nie śledzimy wątku bohatera z pierwszego tomu, tam był kapitan. Bodajże, jeśli, jeśli mnie pamięć nie myli, w tym przypadku przenosimy się w zupełnie inne miejsce na morza, tak naprawdę tego świata, gdzie panują piraci. I w związku z tym, właśnie wokół tego będzie się fabuła drugiego tomu księgi całości kręciła. Ja jestem bardzo ciekawy, bo. Pierwszy tom miał w sobie bardzo dużo takiej oniryczności ze względu na to, jak wyglądała ta fabuła. Jestem ciekawy, czy cała książka jest utrzymana, cała seria jest utrzymana w takich klimatach, czy może jednak była to specyfika tego pierwszego tomu i miejsca, w którym się te wydarzenia po prostu odbywały. Dlatego też bardzo chętnie po nią sięgnę. Pytanie tylko, czy uda mi się ją zdobyć, bo, bo to jest właśnie jeden z tych tytułów, które są niestety trudno dostępne. Poza tym planuję również skończyć trylogię pierwszego prawa, pierwszą trylogię pierwszego prawa Joe'a Abercrombiego, bo... W lipcu udało mi się przeczytać dwa pierwsze tomy. Zazwyczaj tego nie robię. Staram się jednak rozdzielać sobie te trylogie, żeby po pierwsze czytać ją trochę dłużej, a po drugie mieć po prostu o czym opowiadać na kanale, bo jakby gdybym przeczytał całą trylogię i zajęłby mi to cały miesiąc, no to nie miałbym o czym opowiadać, bo opowiedziałbym tak naprawdę w jednym filmie, może o, o, o trzech książkach. nie mniej. Lipiec był, tak jak wspominałem, na tyle hojny, jeśli chodzi o czas, który miałem na czytanie, i ilość tych książek jest tak przytłaczająca, że stwierdziłem, że zacznę czytać tę kontynuację od razu, bo i tak wrapa będzie pewnie miał lipcowy z godziny. Mam nadzieję, że uda mi się to skrócić. Niemniej, no, planuję sięgnąć w związku z tym po trzeci tom pierwszego prawa, trzeci i ostatni pierwszej trylogii, czyli ostateczny. Argument. W tym momencie jeszcze jestem w trakcie drugiego tomu nim zawisną, natomiast no myślę, że tutaj został mi jeszcze w momencie, kiedy to nagrywam, ponad tydzień do końca, do końca lipca, więc myślę, że na luzie ten drugi tom przeczytam i będę mógł swobodnie rozpocząć lekturę trzeciego, prawdopodobnie jakoś na początku sierpnia. A skoro już przy Abercrombie jesteśmy, to um, zamierzam również czytać kontynuację pół króla, pół króla, co prawda jeszcze nie przeczytałem, ale to również jest mój plan na końcówkę lipca. Natomiast w sierpniu zamierzam czytać Pół Świata. I jeśli się uda, jeśli faktycznie będę miał bardzo dużo tych książek przeczytanych, podobnie jak w sierpniu, podobnie jak w, w lipcu, to możliwe, że Pół Wojny, czyli ostatni tom tej trylogii, również przeczytam jeszcze w sierpniu. Jeśli nie, jeśli nie starczy mi czasu, to przełożymy sobie tę lekturę po prostu na wrzesień. Wróćmy jeszcze na moment do klimatów cyberpunkowych, bo w sierpniu swoją premierę będzie miała książka Rafała Kosika, właśnie osadzona w uniwersum Cyberpunka 2077, czyli tego stworzonego przez Redów, przez CD Projekt. Książka będzie miała podtytuł, czy w zasadzie tytuł, bez przypadku, Cyberpunk 2077, bez przypadku, no i będzie miała miejsce właśnie w Night City, tym Night City znanym nam z gry. Więc mamy tutaj, jakby IP, które rozszerza się dosyć potężnie, bo w tym momencie mamy grę, mamy już anime. No i teraz zaczynają się pojawiać książki. Podejrzewam, że, że nie jest to książka jedyna. Patrząc po, po stylu graficznym. Podejrzewam również, że pojawią się liczne komiksy z tego uniwersum, także podobnie jak Uniwersum Wiedźmina, jak IP Wiedźmina, tutaj również będą się um, te, te redowe projekty gdzieś tam rozszerzać coraz bardziej. No, i ja muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy, bo jestem w tym momencie w trakcie właśnie, tak jak wspomniałem, tej mojej cyberpunkowej ery. Gram sobie właśnie w, w Cyberpunk'a CD projektu. W związku z tym, no jestem w ten świat dosyć mocno wdrożony. Jestem na bieżąco, a anime też oglądałem. W związku z tym, liczę, że to bez przypadku pozwoli mi się jeszcze bardziej zagłębić w ten świat, który, no, nie ukrywam, jest bardzo dobrze wykonywany kreowany, no i opiera się na, na tym pierwotnym jakby systemie RPG-owym, a ja jako Dungeon Master, no jestem bardzo, bardzo tym zaintrygowany, bo mimo, że ja operuję głównie w światach D&D i w systemie D&D, to jednak ten Cyberpunk i generalnie świat RPG-ów obcy mi nie jest, w związku z tym, no jestem, jestem bardzo, bardzo ciekawy po prostu jak udało się przełożyć ten świat na, na po prostu po prostu książki. I jak bardzo zbliżony on będzie właśnie do tej wersji goldingowej, bo, bo tam też mamy, oczywiście, nocne miasto. Myślę, że to Night City jest takim elementem wspólnym. Golding również oczywiście wzorował się na tym systemie RPG-owym, który jest tak naprawdę, był tak naprawdę podwaliną do, do całego wszechświata cyberpunkowego, że tak powiem. Golding to tylko gdzieś tam. Docisnął, wykuł pewne terminy. Cyberprzestrzeń funkcjonuje właśnie dzięki niemu już w takim normalnym języku. Także jest to świat bardzo ciekawy. I liczę, że Rafał Kosik, którego książki tak średnio mi dotychczas podchodziły, Mars w szczególności gdzieś tak nie spełnił, nie spełnił moich oczekiwań, no, liczę, że tutaj będzie troszkę inaczej, bo jestem bardzo tej, tej książki po prostu ciekawy. W lipcu udało mi się również przesłuchać aż trzy tomy Drogi Szamana. I mimo, że jest to seria taka bardzo mocno trójkowa, przynajmniej dotychczas. To słucha mi się jej niezwykle satysfakcjonująco. Zauważyłem też, że nie potrzebuję jakoś bardzo dużo skupienia, bo często mam tak, że na przykład nie mogę sobie słuchać do gierkowania, bo mnie to rozprasza. Albo w momencie, kiedy robię zakupy, to też muszę sobie zatrzymać tego audiobooka, żeby skupić się, nie mam aż tak wielkiej podzielności po prostu uwagi. W przypadku. Drogi szamana, takiego problemu nie ma, w związku z tym liczę, że uda mi się przynajmniej kolejne dwa tomy, czyli etap czwarty, etap piąty, przesłuchać w sierpniu. A co będzie później, bo chciałbym również przerzucić się na troszkę inne audiobooki. Nie ukrywam, że w tym momencie jestem już troszkę przes przes przesycony tą historią, więc prawdopodobnie rozpocznę od jakiejś innej serii albo innej książki w formie audiobooka. Natomiast jeśli chodzi właśnie o. O tą formę audio, no to, no to takim głównym planem jest kontynuowanie drogi szamana. No i ostatnią książką, którą zamierzam w sierpniu przeczytać, jest kontynuacja epoki mitu, czyli epoka. Mieczy i jest to książka, która pojawiała się już w lipcowym Tibiarze. Natomiast Mag ze względu na jakieś problemy magazynowe czy problemy z drukiem musiał nie tyle przesunąć premierę, co przesunąć. Moment, w którym książki trafią do księgarni i w którym książki będą z ich magazynów po prostu wysyłane. Z tego co pamiętam, oryginalnie miało to mieć miejsce 26 lipca. Teraz to te, te książki mogą się pojawić z kilkudniowym opóźnieniem, więc podejrzewam, że nawet jeśli ja bym ją dostał tego nie wiem, lipca 30, to, to rozpocznę ją po prostu czytać. W, w sierpniu. No, miałem plany na lipiec. Niestety, Mac, jak to często u niego bywa, nie dowiózł na czas, bo, bo Mac akurat bardzo, bardzo często te premiery przekłada. Nie mam z tym wielkiego problemu, bo i tak mam bardzo dużo książek do czytania, więc, więc to jest zazwyczaj dokładanie po prostu do kupki. Niemniej, no, był to plan lipcowy, więc tłumaczę się, dlaczego ta książka pojawia się po raz kolejny, tym razem w planach sierpniowych. I to w zasadzie by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, ten, ten sierpień zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Także liczę, że ze mną będziecie. Ja też postaram się troszkę więcej materiałów. Z tych książek w, w sierpniu nagrać, bo niestety lipiec miałem bardzo zabiegane, jeśli chodzi o projekty do pracy, a, a sierpień pod tym względem wygląda troszkę luźniej. Także liczę, że czas na czytanie i na nagrywanie się znajdzie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No i cóż, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w, w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.